Siema, zostaw łapkę w górę, a my już lecimy z tym koksem. Panie i panowie, jak pewnie wiecie, Valve na przestrzeni CS'a dwójki dość często dopuszczało się zmian, jeżeli chodzi o skiny, przedmioty itd., itd. Najhuczniejsze chyba to było we wrześniu, kiedy to Valve zewolucjonizował trochę Dopplery oraz Gamma Dopplery. I to jest przykład tego, jak naprawdę wiele może się zmienić za pośrednictwem Valve. W sensie, jak dużo Valve może naprawdę zmienić. Wiadomo, że to jest ich gra, więc mogą tam zrobić dosłownie wszystko, ale na jak dużo sobie pozwalają. Z perspektywy takiej, że to ma wpływ na market, mogliby pomyśleć, że no, to my tego nie tykamy, bo tak, ale oni tutaj działają, więc jest jakieś światełko w tunelu, że faktycznie takowe działania mogą się również przełożyć na skiny. I to i zaczyna robić dość ciekawie, bo w tym odcinku zadamy sobie pytanie, czy jest szansa, żeby Valve zaczęło update'ować skiny, które mieliśmy w CSGO, do CS'a 2. I ten temat nie jest taki błahy, jakby się mogło wydawać. Także co, przechodzimy i lecimy z koksem. Na samym starcie mamy twórcę Prince Streama, czyli myślę, że skina, którego przedstawiać nie trzeba, oczywiście dodaję tak jak M41S oraz Deagle. Możemy zobaczyć, że dużo on zmienia, w sensie dużo eksperymentuje i chce w jakiś sposób właśnie ulepszać tego skina na CS-ie dwójce, bo on jest tutaj robiony tym taką perłowym, tym jak tak jakoś mówią, że to jest ten pearl coś tam, wiecie chyba o co chodzi, no nie? I tutaj doszło do pewnych zmian względem tego, jak to wyglądało w CSGO, a w CS2, więc chłop nad tym działa. Czy chłop działa nad tym, bo mu się nudzi? Jest duża szansa, dlatego, bo z jednej strony można by w prosty sposób powiedzieć, że tak na pewno nie byłby tego tak na darmo, tak? Ale z drugiej strony należy zwrócić uwagę, że twórcy wypuszczają masę różnych skinów. Często niektórzy mają w kolejce, w swojej kolekcji po dziesiątki skinów i tylko jeden przechodzi. Więc to jakby nie jest w jakiś sposób tak na dobrą sprawę określone. A poza tym, jeżeli lubi, to kto mu zabroni, może sobie to robi w wolnym czasie i tak dalej. Coś, na co warto zwrócić uwagę, to to, że twórcy wielu skinów, które już się znajdują w CS-ie, zaczęli robić tak zwany porting, czyli tak jakby przeróbki, nie wiem, coś przeróbki, tak jakby modyfikacje tych to skinów z naciskiem na CS-a 2. I to chociażby patrząc na skin, na jakim jest Moonrise, tutaj akurat konkretnie na Glocka, możemy zobaczyć, że twórca postanowił go przerobić. I wygląda to na chwilę obecną w taki sposób, w sensie możemy zobaczyć, że nie są to gigantyczne zmiany, na zasadzie, że ten skin wygląda totalnie inaczej, tylko tutaj jakieś detale, tak? Tutaj gwiazdki sobie zniknęły, tutaj w niektórych on jest trochę ciemniejszy i tak dalej, nie będę tego dokładnie teraz porównywał i nie będę oceniał, czy ten rework jest na plus, czy na minus. Chcę ci tylko i wyłącznie pokazać, że takowe zmiany mają miejsce. Takowe również są zrobione na UMP Moonrise'ie, jak to możemy tutaj sobie zobaczyć. Zmiany są takie, a nie inne, także tak jak to tutaj możemy zobaczyć, coś się w tym temacie dzieje. Jeżeli sobie pójdziemy o krok dalej, możemy sobie przypomnieć o takim skinie jak na pewno Redline. Mamy Kałacha, mamy AWP Redline'a i warto sobie powiedzieć, że jest to skin, który jest z nami bardzo, bardzo długo, są to skiny, które są z nami bardzo, bardzo długo i są poniekąd ikoniczne, na zasadzie takiej, że są praktycznie od zawsze, są bardzo liquidy, dużo ludzi je lubi i tak dalej, i tak dalej. I owy twórca, czyli pan MK, pokusił się i sobie zmienił tego headline'a, w sensie go podrasował i podrasował go w taki sposób, w sensie, no wiecie, to jest stare, to jest nowy i tak patrzę tego nowego headline'a i tak okej, no spoko, no nie, tak zrobił właśnie z Kałachem i z AWP, jak tutaj możemy zobaczyć, napisał, że 10 lat temu stworzył headline'a i teraz stwierdził, że go właśnie podmieni, w sensie zmodyfikuje na wersję CS2. No, będąc totalnie szczerym, to jest totalnie inny skin. Oprócz tego, że może w tych samych miejscach są jakieś takie te właśnie akcentowe zdobienia, nie widzę jakichś większych podobieństw. Szczerze, totalnie inny skin. Więc tutaj już sytuacja zaczęła się robić dość ciekawa, bo jak możemy zobaczyć tutaj, chociażby patrząc na te Moonrise'y, tutaj zmiany są niewielkie, tak? Są po prostu stricte jako tako, żeby bardziej przenieść tego skina na nowy silnik, tak? Żeby zrobić coś niewielkiego, ale żeby to jednak lepiej się spinało na nowym silniku. A tutaj mamy do czynienia z czymś totalnie innym i to jest dla mnie niezwykle ciekawe. Jeżeli sobie popatrzymy dalej, no to tutaj te zmiany są naprawdę mocne. No i nad tym headline'em, w sensie headline'em, kurde, trzeba inaczej nazwać, to nie jest headline, szanujmy się. Tak czy siak warto sobie jeszcze opatrzeć na AWP Duality, gdzie właśnie twórca owego to skina też się pokusił o właśnie taki update do CS'a 2, w sensie update tego skina w CS'ie 2, w sensie coś takiego wrzucił na workshop. I warto sobie popatrzeć, że to AWP, ta przez niego przerobiona, wygląda w taki sposób, a obecna AWP Duality wygląda w taki sposób. Jakby tutaj można się dużo doszukiwać, są to bardzo kosmetyczne zmiany. Z tego co zwróciłem uwagę, to tutaj, że te żłobienia wyglądają bardziej jakoby faktycznie w tym żelastwie to było w jakiś sposób wyżłobione tym złotem i tak dalej, w szczególności możemy zobaczyć tutaj czy na magazynku, że tutaj to jest tak jakby bardziej tak naniesione, tak jakby, że to złoto jest tak jakby na tym, tam jest tak bardziej wtopione. Coś takiego mówię w bardzo upośledzony sposób, bo tak na dobrą sprawę, no przyjrzałem się temu przez chwilę i chciałem ci tylko i wyłącznie pokazać, że faktycznie twórcy coś takiego robią, że faktycznie zmieniają te skiny i tak dalej, i tak dalej. I teraz należy się zastanowić nad kilkoma kwestiami. Po pierwsze, czy jest to możliwe, że Valve coś takiego zrobiło? No oczywiście, że jest, bo to jest ikra. Mogą sobie zrobić co chcą, więc jak chcą sobie zmieniać skiny, to niech sobie zmieniają. Fakty natomiast są takie, że takowe precedensy, jak chodzi o zmianę skinów, stricte skinów, konkretnego skina, są bardzo, bardzo rzadkie, wręcz prawie że niespotykane. Możemy zobaczyć, że takowe właśnie, jakby to powiedzieć, tematy były tylko i wyłącznie brane na tapet w momencie, kiedy doszło do jakiegoś plagiatu, tak? Mamy na przykład Oulas kontrabandy, mamy chociażby Duality, to mamy na ekranie,
która zamieniła Doodle Lora, tak? I tylko i wyłącznie w takich sytuacjach Valve właśnie zmienia te skiny, jakby tak powiedzieć, tak styk te jednego skina i tak dalej, i tak dalej. Bardziej widzę szansę w tym, że Valve po prostu będzie eksperymentował, będzie zmieniało sam dany efekt, sam dany lakier, sam dany jakby sposób wykonywania skina. Tak jak ci pokazywałem wcześniej owego, to właśnie tego perłowego, w sensie tak się ten efekt nazywa, tego print steama w tym taki perle, no to jest szansa, że Valve będzie z tym eksperymentował, żeby po prostu inaczej było jakoś stawione przez algorytm i tak dalej, i tak dalej. No to widzę bardzo duże prawdopodobieństwo, nie będę ukrywał. Z drugiej strony mam wrażenie, że z tego, na chwilę obecną, z tego co słyszałem, na ogół deal między twórcą skinów a Valve wygląda w ten sposób, że przychodzi Valve, mówi się, masz fajnego skina, daj tego skina, on dostaje kasę, oni biorą tego skina i ten skin już jakby, tak stykty pewnie, przechodzi jakby pod Valve, tak? Także teraz nie może dojść do sytuacji, że nagle twórca powie, ej, no sobie przyjście mojego skina, dajcie tego, ja tego żądam. Raczej nie, raczej by to tak nie wyglądało. Należy też zwrócić uwagę na to, że skinów jest cholernie dużo. Jeżeli Valve by pokusiło się o taką akcję, żeby nagle przerabiać wszystkie skiny, uważam, że to jest wręcz nierealne. Będzie problem, żeby skontaktować się z twórcami. Żeby twórcy chcieli to zrobić, będzie trzeba, no zapłacić, to akurat nie problem dla Valve. Ale no widzę masę problemów, które dla mnie po prostu są tutaj prawie że nie do przeskoczenia jako tako. Więc jest jakaś szansa, że Valve na przykład stwierdzi, że niektóre skiny se przerobimy. Tylko w takiej sytuacji mam wrażenie, że oni by musieli jeszcze jakby raz zabulić temu twórcy, że ej, teraz kupujemy tego skina, no nie? Bo jest z drugiej strony, jakby go po prostu wzięli z marketu i go wrzucili do gry. No wtedy chyba tak mogą, z tego co mi się wydaje, ale w praktyce no byłoby to takie dosyć niemiłe. I myślę, że musieli jeszcze raz to odkupić. Czy Valve się to chce? Myślę, że nie, bo nie ma po co, bo czemu by to mieli robić? Także tak to wygląda według mnie i tak na dobrą sprawę warto sobie wiedzieć, że wtedy doszło do takiego podziału jakby, że mamy przerobione skiny, nieprzerobione skiny, byłoby to bardzo dziwne. Z racji, że jest ich tak dużo, nie widzę na to jakiegoś takiego większego potencjału. Myślę, że Valve ma dużo innych rzeczy do roboty, tak? Trzeba zrobić jakąś operację może, nowe tryby dodać, bo dalej tego nie ma, jest dużo bugów dalej do naprawienia i tak dalej, i tak dalej. Więc tak to wygląda z mojej perspektywy. Sam temat uważam za bardzo ciekawy. Widzę potencjał w tym, że zobaczymy jakieś kolejne update'y właśnie to w skinach, tak jak to już widzieliśmy niejednokrotnie, chociażby na pokazanych wcześniej doplerach, czy też widzieliśmy wcześniej na chociażby Case Hardened Edition, czy na naklejkach, to jest bardzo, bardzo często spotykane, więc warto sobie to oczywiście wziąć pod uwagę. A jeżeli chodzi o same skiny, o update'y do nich, na ogół nie ma tam jakichś wielkich zmian. Patrząc też z perspektywy chociażby AWP Sun in Leo, która w momencie, kiedy pojawiła się Sun in Leo, w momencie, kiedy pojawiła się tylko i wyłącznie CS2, tutaj była akcja, że oni jakby te skiny przekonwerterowali, w wyniku czego tutaj mieliśmy na przykład niebieskiego scope'a, przez co ta AWP wyleciała mega do góry. Nie wierzysz, już ci pokazuję, tak czy siak to jest real, to gościu, ja tutaj nic nie ściemniam. I pasa teraz, no nie? Patrz, co się tutaj podziało. O, w momencie, kiedy tylko i wyłącznie coś takiego się podziało, możemy zobaczyć, że ten skin zaczął mega skyraketować, jak to możemy zobaczyć. To jest właśnie ten moment. O, proszę bardzo, tutaj premiera CS Adwiki. Tak to możemy tutaj zobaczyć, premiera bety do CS Adwiki, żebyś tutaj słownym, no nie? Więc, jak możemy zobaczyć, Valve ma w pełne możliwości, żeby robić z tym skinem co chce. Chcą, to sobie zmienią scope'a, nie chcą, to nie zmienią, ale mają tego prawo. Więc jakby furtka jest otwarta, pytanie, czy ktoś będzie chciał przez nią przechodzić, pytanie, czy Valve się to opłaca, pytanie, czy jest sens tak na dobrą sprawę. No i trzeba sobie powiedzieć wprost, że konsekwencje na markecie mogą być naprawdę cholerne, ale to już jest kwestia chyba na inny odcinek. Wiecie, to co mówiłem ostatnio o zaufaniu, nie? Że w momencie, kiedy masz skina, liczysz, że on jest warty tyle, nagle z dnia na dzień Valve sobie zmienia totalnie go, jest warty totalnie jakieś inne pieniądze, mniejsze, większe. Myślę, że to by wpłynęło negatywnie, ale Valve może, bo Valve sobie może pozwolić i szczerze, Valve jest chyba jedyną korporacją, po której mogłem się spodziewać, że o coś takiego się pokuszą i stosunkowo ujdzie im to na sucho. Życzę ci miłego dnia, dzięki za oglądanie do końca, zostaw kończą łapkę w górę, widzimy się już jutro, strzała!